W nowym filmiku dziś przetestujemy sobie mini dymy lub też mini smoke od firmy importera Kometa P5030. Na razie nic ciekawszego za bardzo nie będzie na kanale, ponieważ jestem chory i dlatego taki mały teścik wlatuje. Za opakowanie takich mini dymów musimy zapłacić około od może tam złotówki, złoty 50, od złoty 50 do 2 złotych za 4 sztuki mini dymów. I każdy mini dym ma dwa efekty po prostu dymu, dwa różne kolory i na dodatek na finał jeszcze crackling. I sprawdzimy sobie, jakie są te efekty. Jak już mówiłem, jest to importer Kometa, nie mają certyfikatu CE oraz też nie wiemy, ile gramów prochu NEC posiadają. Takie malutkie smoky, pałeczki, jak tam mówi. Zielony, który ma efekty zielony, niebieski dym ze srebrnymi gwiazdkami. Dalej jest czerwono-różowy, biały dym, czerwono-różowy i biały dym też z cracklingiem, żółty i czerwony i czerwono-różowy dym także z cracklingiem oraz ostatni mini dym, czyli niebieski, żółty dym ze srebrnym cracklingiem. Przepraszam Was za głos, ale też jak mówiłem, jestem trochę chory. No i co, nic nam nie pozostało jak przetestować. Myślę, że będą podobny efekt, niewiele dłuższy i gęstszy od bardzo dobrze znanych każdemu smoke ballsów, czyli tych takich kuleczek dymnych. Tak więc mamy tutaj nasz mini dym z efektem czerwono-różowy oraz biały dym. Jest dosyć duża wilgotność powietrza, przed chwilą spadł deszcz i kompletnie wiatru nie ma, więc idealna pogoda na odpalanie najróżniejszej maści smoke'ów. O, prawie by mi wyleciało, ale udało mi się złapać. Zastanawiałem się, czy to wbijać bokiem, czy jakoś inaczej, ale położymy sobie w ten oto sposób i zobaczymy, jak to będzie z efektem. Czy warto złoty 50 dać za... Ale ładny dym. No naprawdę, może mało gęsty, jest go ciupinka, ale naprawdę bardzo ładny. Super odcień ma. I dosyć długi efekt. Ło! No i nawet crackling dosyć wysoko poleciał. Jak widzicie, tutaj resztka różowego dymu, dosyć ładnie to wyglądało. I z początku troszkę białego. No i ogólnie widać, że jak na taką wielkość, to dosyć tego dymu sporo zrobiło. Znaczy, ale tu nie ma się po takiej wielkości właśnie żadnych cudów co spodziewać. Ale sprawdźmy sobie tego drugiego mini dyma, tym razem z efektem niebieski i żółty. I na koniec oczywiście mini finał w postaci cracklingu. Odpalimy sobie dwa mini dymy, a dwa sobie zostawię na przyszłe strzelania. Także jest niebieski dym. Teraz czeka... O! Ło, crackling naprawdę dosyć głośny. Ale się zawiodłem, bo żółtego dymu praktycznie nie było, tylko trochę tego niebieskiego wyleciało. No ale cóż, jak za te pieniądze, uważam, że efekt był po prostu w miarę przyzwoity, nic specjalnego. Tak więc mamy tutaj w nocy naszego ostatniego smoke'a, czy też mini dyma, z efektem, dokładnie już Wam mówię, żółty i czerwono-różowy. Jestem na polu. Jest ciemno kompletnie i sprawdzimy sobie, jak to wyjdzie z kamerką nagrywania tylko przy świetle latarki w nocy. I zobaczymy, czy faktycznie te smoki są takie fejkowe, że tak naprawdę miały tylko jeden kolor, czy faktycznie może jednak te dwa kolory mają, a tamte były troszkę niewydarzone. I przetestujemy sobie przy okazji nową latarkę, którą sobie właśnie kupiłem i świeci ona tak. Myślę, że widać dosyć dokładnie, co tu jest. I jeszcze na dodatek ma zoom i... No wiecie, po prostu, że można zbliżyć i rozszerzyć światło, ale będziemy sobie to na rozszerzanym nagrywali. I co? Możemy odpalać. To jest minusem, że to nie jest czołówka, tylko zwykła latarka ręczna i nie za bardzo mam... Jest niewygodna po prostu, a nie jak czołówka, że mogę sobie na czoło zakładać. Więc testujemy, jak widzicie, żółty smoke. Okej. O! O, coś wypadło. Jak widzicie, bardzo ładny żółty. No jest czerwony. I to jest taki efekt, o który chodziło. Ale no niestety coś musiało się nie udać. I był to crackling. Jak widzicie, tutaj taka chmura
dymu, czerwonego i żółtego, chociaż już prawie nie widać kolorów. No ale jednak smog te dwa kolory miał, chociaż ten drugi to był taki cieniuteńki, cieniuteńki. I tu jeszcze widzicie, wypluło takie popiołki jakby czarne. Jeden, drugi i trzeci, gdy ten płomień z niego wyleciał. Crackling był słabiutki, ale to po prostu chyba też był taki fail troszeczkę.